Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Dzisiaj będę mówił o kolejnych skandalicznych wydarzeniach związanych z Gietrzwałdem i budowaniem tam centrum Lidla. Nim przejdę do tego tematu, jedno krótkie ogłoszenie. Właśnie dokładnie dzisiaj, jak ten program jest emitowany, ukazała się książka Masoneria Polska 2023, ostatni etap, oczywiście mojego autorstwa. Najbardziej przerażająca książka, jaką napisałem, najbardziej przerażająca książka, jaką przeczytałem. Książka opowiada o przygotowaniach na świecie do wielkiego resetu i o tym, jak życie będzie wyglądać po wielkim resecie, w tym życie codzienne i jak człowiek ma, według masonów, wyglądać po wielkim resecie, no bo tutaj planuje się rozliczne manipulacje genetyczne. Wracam do tematu. 22 maja został wyemitowany w pierwszym programie Polskiego Radia Polskiej Telewizji, przepraszam, program Alarm, który w pierwszej części poświęcony został sprawie Gietrzwałdu. I wynotowałem sobie określenia, które najbardziej trafnie określają ten program: tendencyjny, stronniczy, zmanipulowany, sporządzony w sposób, czy wytworzony w sposób sprzeczny ze sztuką dziennikarską. Myślę, że tu jakaś komisja etyki dziennikarskiej powinna się za to zabrać. Program zrobił niejaki Mirosław Rogalski, postać znana, zaczynał w TVN-ie i w TVN24. Wtedy zaczęła się jego przygoda z niemieckimi firmami. Dostał nagrodę w dziedzinie mediów od niemieckiej firmy Allianz. Potem pracował w Polsacie, potem przeszedł do telewizji publicznej i do radia. I tak czytamy w Wikipedii. 3 kwietnia 2020 roku został wicedyrektorem programu Trzeciego Polskiego Radia po konflikcie z dziennikarzami radiowej Trójki związanym z unieważnieniem 15 maja 2020 roku notowania listy przebojów. Zespół odmówił z nim współpracy. Część podała się do dymisji. Później był szefem studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia i część pracowników, ci najlepsi, opuścili pracę w tym dziale. W internecie możemy znaleźć ich wypowiedzi na temat jego niekompetencji, nieuczciwości, no, różnych działań, które były działaniami takimi, żeby dogodzić rządzącym. No i teraz mamy program o Gietrzwałdzie, który zaczyna się od słów, prawda? Jest z góry postawiona teza. Trwa wojenka z lokalną władzą. Gdy pod szczytnymi hasłami ktoś próbuje coś zrobić w zupełnie innej sprawie, gra robi się nieczysta, nieświęte praktyki, takie słowa padają na samym początku. Później praktycznie ani słowa o Lidlu, znaczy, bo pokazuje demonstrujących, modlących się, no i tyle wiadomo, że przeciwko budowie centrum Lidla, ale akcent pada ze strony telewizji na to, że to Niemcy, to dlatego ich nie chcą, bo to Niemcy. No, też prawda, można powiedzieć, w jakiejś mierze, bo to Niemcy kiedyś, jak trwało tam objawienie, robili wszystko, żeby je wyciszyć. No bo to było, Matka Boża mówiła po polsku do Polaków, a Polaków tam było gdzieś mniej więcej 50%. A teraz niemiecka firma buduje wielkie centrum, które zakłóci pielgrzymki do sanktuarium w Gietrzwałdzie, utrudni, wprowadzi smród, niebezpieczeństwo dla życia przez trujące śmieci i tak dalej. No ale o tym nie ma ani słowa. Pokazane jest jakieś centrum Lidla od środka, takie czyściutkie,
No i mowa jest, że tu będzie właśnie takie centrum, że ono stworzy miejsca pracy dla miejscowych. No i jedna jedyna wypowiedź demonstrującego, wyrwana z kontekstu, wyraźnie wycięta, gdzie on mówi, że no, kiedyś Getchwald, czy dzisiaj Getchwald kojarzy się z sanktuarium, teraz będzie się kojarzył z Lidlem. I tylko tyle. Później pokazuje ludzi, którzy twierdzą, że ich zmanipulowano, bo ktoś przyszedł zbierać podpisy za odwołaniem wójta. To nie były podpisy za odwołaniem wójta, tylko za tym, żeby zrobić referendum w kwestii odwołania wójta. Że ktoś zbierał takie podpisy, no i jedna pani mówi, że jej mówiono tylko o wodzie, o jakości wody, no to podpisała. Druga pani mówi, że jej mówiono tylko o samochodach, no to podpisała. Znaczy, to się kupy nie trzyma, bo te kartki, na których zbierano podpisy, miały duży napis referendum w kwestii odwołania wójta. Natomiast w piśmie, które zostało skierowane do odpowiednich władz, w jakiej sprawie jest to referendum, tam jest wiele punktów, nie tylko kwestia budowy centrum Lidla. No więc pokazują takie osoby, i później króciutka rozmowa, to znaczy wyrwany z kontekstu fragment rozmowy z szefem Komitetu Obrony Getschwałtu, panem Jackiem Wiązkiem. No i pytanie, czy on się skonfrontuje, czy te osoby mówią prawdę. On mówi, nie mówią prawdy. Czy on się skonfrontuje? On mówi, że tak, że się chętnie skonfrontuje, i później tylko komentarz Rogalskiego, że chciał się skonfrontować, ale tylko z wybranymi osobami, i redakcja nie mogła na to pójść. No i liczne wypowiedzi wójta, i te wypowiedzi są takie, że no, po pierwsze, ci, co demonstrują, to są obcy, to nie są z gminy. I tu zauważmy, że kwestia jest taka, że budowanie centrum Lidla to nie jest tylko kwestia gminy, bo tam jest sanktuarium, które jest polskim sanktuarium. To jest kwestia całego Kościoła, wszystkich katolików, całej Polski, wszystkich Polaków. To jest jakby dobro narodowe. To nie może o tym wójt decydować. No i pojawia się informacja, że to właśnie będzie takie czyściutkie centrum Lidla, żadnych śmieci, żadnej spalarni śmieci, co jest nieprawdą, bo znaczy wciąż pojawia się to półkłamstwo, że nie będzie wysypiska śmieci, ale nikt nie dopowiada, że będzie składowisko śmieci, prawda? Czyli będą zwozić śmieci, trzymać tam jakiś czas i, jak twierdzą, będą odbierać. Z tym, że na oficjalnym dokumencie związanym z budową podane są ilości tych śmieci i poszczególne kategorie śmieci niebezpiecznych dla ludzkiego zdrowia, to są ilości 500 ton rocznie. 500 ton, 500 tysięcy kilogramów, czy na przykład będą tam zwozić zepsute kurczaki, zepsute mięso, składować na placu, bo to jest w dokumencie napisane. I one będą czekać, aż ktoś je odbierze, jak odpowiednia ilość ich się zbierze. Oczywiście smród, oczywiście szczury, oczywiście robactwo. Nie wspomniano zupełnie o tym, tej sprawy nie ma. Nie ma sprawy, nie wspomniano w programie o sprawie tirów, prawda? We wstępnych danych było, że 330 tirów dziennie będzie tam dojeżdżać i 330 samochodów osobowych będzie tam dojeżdżać, a to jest 800 metrów od sanktuarium, i blokowanie tej głównej szosy, którą się dojeżdża, czy ze strony Warszawy, czy ze strony Olsztyna. W programie pojawiło się krótkie zdanie, mające być cytatem z wypowiedzi reprezentanta sanktuarium, że sanktuarium nie zajmuje się tą sprawą, i ci, którzy opiekują się sanktuarium, to ich nie dotyczy, nie dotyczy sanktuarium, oni się w to nie mieszają. No i ogólnie wrażenie jest takie, prawda, nieczysta gra, oszust. Tu prokuratura się wypowiedziała, że oni wszczęli śledztwo na wniosek gminy. Jakaś urzędniczka się wypowiedziała, że nie da się cofnąć tych podpisów tych ludzi, jakby, znaczy, czego dotyczy to oszustwo?
No, bo taki widz nieuważny pomyśli, no oszust, jakiś coś tam, jakiś interes chce zrobić. Wójt podpowiada, że to konkurencja, bo każdy by chciał mieć u siebie centrum Lidla i ktoś chce nie dopuścić do powstania centrum Lidla w Wierzchowodzie, żeby ono powstało gdzie indziej u tej konkurencji. No i no i teraz, co tu jest takiego nieczystego? O co walczy komitet, o co tak złego walczy Komitet Obrony Gietrzwałdu? No i teraz walczy o referendum w sprawie odwołania wójta. Gdyby wójt był w porządku, gdyby czuł się faktycznie pewnie, że tutaj, tak jak mówi, że większość mieszkańców stoi za nim murem, to by w ogóle się tym nie zajmował, nie przejmowałby się, zrobiliby referendum. 95% mieszkańców byłoby za tym, żeby wójt pozostał i demokratycznie jego władza by się tylko wzmocniła. Ale on się boi referendum jak ognia, a to referendum przedstawiane jest w tym programie telewizyjnym jako jakieś przestępstwo, znaczy dążenie do takiego referendum. Dążenie do przeprowadzenia procedury demokratycznej uważane jest w demokratycznym państwie przez publiczną telewizję za przestępstwo, nie? No to ręce opadają. Mi się tego typu programy, to ja oglądałem, pamiętam to dobrze, w stanie wojennym w latach 80., prawda, kiedy Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego WRONA rządziła Polską. Się w głowie nie mieści, że coś takiego może się dziać, i teraz widać, że ten smród wokół tej sprawy jest coraz większy, że tu są jakieś wielkie siły oddziaływują. Pytanie, czy takie siły ma Lidl, czy takie siły mają Niemcy, którzy pilnują niemieckich interesów, bo ostatnio w Do Rzeczy ukazał się artykuł mówiący o tym, jak państwo niemieckie w sposób oficjalny sponsoruje dziennikarzy niemieckich i niemieckich wydawców gazet, mediów w ogóle, a ci niemieccy wydawcy nie wydają tylko gazet, czy nie prowadzą tylko portali internetowych na terenie Niemiec, ale również i w Polsce, więc pytanie, czy to lobby niemieckie jest takie silne, czy tu chodzi jeszcze o zupełnie co innego, bo czy tu chodzi, powiedzmy sobie to wprost, o walkę z Matką Bożą, prawda? Z objawieniem Gietrzwałdzkim, który przecież ostatecznie mówi, ja pisałem o tym w swojej książce, Spisek przeciwko Matce Bożej, że to się wycisza, bo pierwszy, drugi dzień objawień, najważniejszy, w którym objawienie się powtarza z pierwszego dnia, powtarza się drugiego dnia, mówi o tym, że należy doprowadzić ostatecznie do tego, żeby Matka Boża była faktyczną królową Polski i żeby w Polsce była koronowana. Matka Boża, królowa Polski, Polacy odwołujący się do Matki Bożej, królowej Polski, to jest coś, co jest sprzeczne, jak na to wszystko wskazuje, z niemieckimi interesami, i żeby jeszcze ta królowa odzywała się na terenach, które Niemcy dalej uważają za swoje. Ale czy to nie jest jakieś działanie masońskie czy satanistyczne? I teraz pytanie, jaka jest tutaj rola pana Mirosława Rogalskiego, który no, wyraźnie lobbuje za Lidlem i za wójtem. No i jak go ocenia telewizja, jak go oceniają dziennikarze, dlaczego nie reagują, znaczy jeszcze mało czasu, może zareagują posłowie Konfederacji, choćby Konfederacji, dlaczego nie reagują posłowie PiSu, ci, którzy przedstawiają się jako katolicy, ale tu chodzi o prawdę i kłamstwo, prawda? Tutaj o to, że telewizja przekazuje fałszywy obraz, zniekształcony, zmanipulowany obraz sytuacji w Gietrzwałdzie, no to na to wszyscy powinni, ludzie dobrej woli, a szczególnie ci, którzy mają pełne usta wolności słowa i demokracji, to wszyscy tutaj powinni ostro na to zareagować. Czekamy na te reakcje. Czekamy, znaczy pytanie, gdzie jest pan Grzegorz Braun, bo na razie nie reaguje, podobno kończy film, jest zapracowany, no ale to jest jednak sytuacja, na którą powinien zareagować. I
No i tyle. No, należy jeszcze jedno zaznaczyć, że no nie powinniśmy kupować w Lidlu. Powinniśmy o tym Lidla poinformować. Może uda się zmniejszenie sprzedaży Lidla i może to Lidlowi coś da do myślenia. Miejmy nadzieję, że to będzie możliwe. Dziękuję bardzo.